Postać Mikołaja Kopernika wciąż jest tematem ożywionej dyskusji. Z okazji roku kopernikowskiego, upamiętniającego 550. rocznicę urodzin wielkiego astronoma, zorganizowano Światowy Kongres Kopernikański. Jedna z jego części odbyła się na Warmii i Mazurach. Zajmujemy się przede wszystkim biografią, tak? Czyli tym, co właściwie już niby napisano, prawda, powiedziano i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jak widać jeszcze po tych obradach, sporo można o Koperniku także nowego powiedzieć. Atrakcją trzeciego dnia kongresu były panele dyskusyjne odbywające się na zamku w Lidzbarku Warmińskim. Jest sporo ciekawych dyskusji. Wiem, że jest sporo pytań zadawanych prelegentom. W związku z tym też ta dyskusja jest mocno ożywiona. Pierwszy panel poświęcony był pobytowi Mikołaja Kopernika w Lidzbarku Warmińskim. To okres często pomijany w dyskusji, choć bardzo istotny, bo to tu Kopernik zaczął pracę nad swoją przełomową teorią heliocentryczną. Drugi taki, powiedziałabym, drugi ciekawy wątek naszej dyskusji i panelu to były pamiątki, które tutaj pozostały, ale przede wszystkim komentarzyk, który został napisany w zamku w Lidzbarku Warmińskim. Komentarzyk zawierał założenia dotyczące ruchu sfer w układzie heliocentrycznym. Ciekawa dyskusja, bardzo dużo uczestników, ciekawy też wątek tej myśli platońskiej Mikołaja Kopernika, ale też myślę, że to jest ważne, że tak znamienici goście zobaczyli to miejsce, w którym jest, jakim jest Zamek Biskupów Warmińskich, w którym jest najwięcej autentycznych śladów bytności Mikołaja Kopernika. Choć Kopernik najbardziej znany jest jako wielki astronom, nie można mu odmówić biegłości również w innych profesjach. Drugi panel dyskusyjny poświęcony był działalności prawniczej Mikołaja Kopernika. Tak jak każdy prawnik musi mieć hobby, taki Kopernik miał hobby i on z tego hobby jest znany bardzo dobrze. Astronomia, kartografia, codzienna praca także jest bardzo ważna i to jest ta praca prawnika. A przyjemności, takie jak studiowanie astronomii, matematyki, kreślenie map, zajmowanie się, prawnicy lubią pieniądze i zajmowanie się pieniędzmi, zajmowanie się kalendarzem, to są takie sfery, które każdego będą interesowały. I taki był Mikołaj Kopernik, ciekaw świata. Olsztyńska część Światowego Kongresu Kopernikańskiego trwała 4 dni. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv